księża arcybiskupie, bardzo się cieszę, że tutaj w tej świątyni możemy księdza arcybiskupa gościć. Jest pewien taki związek bardzo mocny, nawet i między księdza arcybiskupa a tą świątynią, bowiem tutaj mamy malowidła Starego Testamentu, tak zwany Stary Testament w obrazkach, z drugiej strony Nowy Testament, a ksiądz arcybiskup jest profesorem nauk biblijnych, zwłaszcza Starego Testamentu, dlatego też bardzo się cieszę, że możemy tą współczesność połączyć z przeszłością, bowiem świątynia datuje się na pierwsze części świątyni wybudowane w 1250 roku. Malowidła do tej pory uważano, że są z połowy XIV wieku, ale konserwatorzy z Wyższej Szkoły Konserwacji Sztuk Pięknych z Krakowa, dwa instytuty z Krakowa i z Warszawy, tutaj odkrywając i konserwując te malowidła, dochodzą do wniosku, że będą jeszcze wcześniejsze. Dlatego też ta praca tutaj w tej świątyni jest pracą na pewno, tak jak powiedział Pan Wójt, trudną i dlatego bardzo pragnąłem, ażeby ksiądz arcybiskup tutaj przybył, nam pobłogosławił, pomodlił się z nami o błogosławieństwo, oczywiście o konserwacji, renowacji tych polichromii, czy jak niektórzy mówią, fresków, ale także byśmy właśnie jako ludzie, także w jakiś sposób podlegli renowacji własnego ducha i wraz z odrodzeniem się pięknego Kościoła, także parafiany, jak również wszyscy ci, którzy się modlą, tutaj przebywają, mogli być odnowieni i można powiedzieć, w Chrystusie jakoś szczególnie zakonserwowani, ażeby iść dalej w to życie. Dlatego bardzo proszę księdza arcybiskupa, żeby sprawował mszę świętą w tych intencjach i chciałbym jeszcze także w obecności księdza arcybiskupa bardzo serdecznie przywitać naszych gości, którzy przybyli na naszą uroczystość. Są to ludzie, którzy bardzo dużo zrobili na tej świątyni. Wprawdzie można powiedzieć, że nie jest to piękna dekoracja, gdy są rusztowania, ale właśnie dzięki tym ludziom po prostu te rusztowania mogły stanąć, bowiem w roku 2009 parafia tak formalnie zaczęła starać się o dofinansowanie unijne i można powiedzieć, że w 2009 roku zostały nam przyznane te środki w wysokości prawie 2 milionów złotych w ciągu 3 lat. Jeżeli wszystko by dobrze szło, to na koniec 2012 roku powinny być zakończone tutaj prace. Jeszcze w tym roku jest podjęta inna praca, bowiem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten rok tutaj przeznaczyło na tym kościół 250 tysięcy złotych i będziemy starać się to wszystko wykorzystać, czyli na ten rok przypada dzielę około miliona złotych do wykorzystania w tej świątyni. To są oczywiście wszystkie środki zewnętrzne, o których ja w tej chwili mówię. Tam jest potrzebny wkład własny, ale na razie po prostu chciałem bardzo serdecznie podkreślić obecność tutaj w tym naszym kościele, w naszej świątyni, właśnie marszałka województwa opolskiego, pana Józefa Sebestę, który wiele także zrobił tutaj, ażeby te środki mogły być przeznaczone z Unii Europejskiej na kościół w Obrowicach. Bardzo serdecznie witam pana dyrektora generalnego Urzędu Marszałkowskiego Krzysztofa Puszczewicza, który także gdzieś bardzo mocno ma w sercu ten kościół. Następnie pana dyrektora Departamentu Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, pana Janusza Wójcika. I to jest człowiek,
Bardzo serdecznie w tym kościele witamy pana Janusza, witam pana wójta gminy Skarbiłeś, pana Andrzeja Wójta, który przede mną mówił. Witam księdza arcybiskupa, jak również bardzo serdecznie witam zastępcę wójta gminy Skarbiłeś, pana Jacka Wójkiewicza, który włożył wiele wysiłku i serca, ażeby mógł powstać projekt do funduszy unijnych. Można powiedzieć, że to jest jego dzieło. Dlatego też bardzo serdecznie witam księdza arcybiskupa, wszystkich gości zaproszonych, jak również wszystkich tutaj obecnych w kościele, wszystkich, którzy przybyli, aby się modlić z całej parafii, a parafia, można powiedzieć, jest czterech wiosek, Małe Łowice, Jadź, Zalek, Baczku. Jak również witam wszystkich gości, którzy przybyli tutaj do rodzin, występów,